Dobra, puszczamy atak. Niestety te dziady również mają brak kontrataku wroga, co mi się nie uśmiecha. Dobra, ich teraz. Pełna moc na nich. Bo moje wampiry są troszeczkę z deczka zagrożone. Dalej nie przejmujmy się. No to teraz sobie pogadamy. Proszę bardzo, jeden wskrzeszony. Dobra, pyk. No i teraz jak ich nie zabili, to dobiją ich moi łucznicy. Dziękuję. Dobranoc. I tak, co straciliśmy? 7, ale myślę, że magia mroku, dziękuję. Nekromantom jeszcze z reguły warto dać... Chociaż, czekajcie. Co ja miałem w planach? Dać mu magię zniszczenia, magię mroku, logistykę przede wszystkim i co jeszcze? Dobra, kij. Dam mu jeszcze magię przywołania ze względu na to, że miał lepsze wskrzeszenie. Oraz jedno z Nie no, co ja tam będę mówił. Magia przywołania zdecydowanie to jedna z tych, która się przydaje. Dobra, tam już oni się stamtąd wyszli, ale raczej już mnie nie dogonią. Więc kij im w oko. Tydzień Hydry. Zajebiście. Czy dla mnie fajnie, bo to oznacza dla mnie więcej jednostek. Które będę mógł przerobić na szkielet. Dobra, rozpróbujmy was tak. Chociaż nie, to zły pomysł. A nie, to są zwykli. Zwykli chyba nie mają. Z tego, co mi się wydaje, tego kuli ognia. I się pewnie zaraz zdziwię. Na tyle cię stać tylko. Zdychaj. Tam. Ten już mi się wskrzesi ze względu na wieczną niewolę, więc się nie przejmuję za bardzo. A jednak się nie wskrzesił. No trudno, straciłem liszę, ale tu nie szkodziłam kolejne zbiór arcyliszów. Właśnie powiem tak, kampania trzecia wydaje się trudna, ale wcale taka nie jest, bo jest zawsze pełno porozwalanych tych jednostek nieumarłych, a wszystkie się do niego przyłączają, więc myślę, że niesprawiedliwym byłoby tutaj mówić o jakimś za bardzo tam wielkim, jakimś tam bardzo wielkim trudzie. Dobra, do ataku ruszaj. Pełna ofensywa. Teraz zobaczmy. 3, 4, a rozkładem potraktował to. Bez porównania. Rozkładzik. No i zaraz on nie będzie. Jeszcze 3, który nie będzie żył, więc się nim nie będę za bardzo przejmował. Dobra, teraz robimy masakrę. Stać mi na jeszcze jeden rozkład? A no mnie stać. Więc poproszę jeden. No i teraz proszę bardzo, to co mi zadał wraca z powrotem. Za to kocham te wampiry. Można je jebać, a one i tak będą się odradzać. Teraz w zasadzie to chyba mogę powoli o, kolejna fajna zdolność liszów, chmura śmierci. Jej, ja sobie już poczekam. Nie chciało mi się ich atakować za bardzo. Mistrz bólu. O, to bierzemy, bo ja będę, bo mam plan, żeby... Będę planował zabawę z rozkładem.
Bardzo lubię to zaklęcie. Więc chyba mnie rozumiecie. Czyli tak, myślę, że taki... Cześć, czy ja muszę się zastanowić, czy na pewno nie powinienem jakieś fajne zdolności, którą chciałem dać Markalowi, ale myślę, że logistyka, magia przywo... I po szczegół... I trzy rodzaje magii, no to myślę, że będzie git. Proszę bardzo, już jesteśmy tacy silni, że bez strat zadajemy... wygrywamy walki. Pamiętam, że jeszcze fajna nekromancja była w czwórce. Bo w czwórce można było, im wyższy poziom nekromancji był, tym wyższego poziomu możemy istoty ten wskrzeszać. Czyli możemy nawet sobie wampiry wskrzeszać po bitwie. A wampiry w czwórce to już są naprawdę potężne skurczysyny. W ogóle to jeszcze dla mnie w czwórce taką dziwną decyzją wydawało mi się połączenia Inferna z Nekropolią, czyli że była po prostu Nekropolia i to było jednocześnie... Tam można było rekrutować albo nieumarłych, albo demony. Co dla mnie było troszkę dziwne, bo i tak większość by się zdecydowała raczej na nieumarłych, bo nieumarłych można rozszerzać nekromancją, ale to tam wie. Pamiętam, że w czwórce to ja zawsze jak grałem, to robiłem tak, że sobie rekrutowałem szkielety oraz te chochliki, czy co to tam było, i chochliki sobie w szkieletorni przerabiałem na szkielety. W ogóle to dla mnie ten... W czwórce był nieco dziwny system... O kurwa, zapomniałem o tym. Nie mam pewnie zrobić to samo, tak myślałem. Ale nic, powinniśmy mieć już pełni... No i kurwa, dalej nie mamy, zajebiście. Ale tam nie szkodzi. Myślę, że jesteśmy wystarczająco silni. I po walce. Sok mi się skończył. Zajebiście. Mistrz lodu. Dobra, tam wyższe szkoły będę inwestował później. Bo na razie to nie ma szans na żadną powodną gildię magów. I mi się już nie mamy co przejmować, oni raczej nie zejdą do podziemia, więc te refere kuku. Tylko musimy jeszcze uważać na mroczne elfy, które się ponoszą w podziemiach. Dziwnie, teraz sobie nie przypominam obiektu tutaj. Dobra, już nie zbierać surowców, bo naprawdę nie warto. Chyba, że ja to... Chociaż chyba, że znajdziemy fort, ale mi się nie wydaje, żebyśmy znaleźli tutaj fort. Scovet Banshee... Scovet Banshee... Co już maksymalny? Lol. Chociaż, oj, niedobrze. Muszę coś zobaczyć. No i nie fajnie. Nie, wiecie co, ja wczytam autozapis. Bo nie chcę skupić tu Banshee, tylko coś innego. A mianowicie znamie nekromanty. Bo to mi się przyda. A Scovet Banshee tak właśnie nie bardzo. To się też jest przydatny, obniżanie morali i szczęścia, ale... Dobra, już wezmę lepsze dowodzenie. Jako, że nie ma lepszego wyboru. Chociaż to zmarnowałem, a... Chociaż w sumie... Bo ja właśnie chodzi o to, że nie chcę Scovetu Banshee, tylko chcę Znamie Nekromanty. Znamie Nekromanty to jest taka przydatna umiejętność, że... Że możemy się nekromanta się wiąże z duszą. Wiąże się z jakąś żywą jednostką, albo nawet, czy tam nawet nie musi być żywa. I za każde obrażenia dostaniemy jakąś tam część many, więc to jest moim zdaniem lepsze niż jakieś tam
niż jakieś tam skowyty Banshee. Chociaż skowyt Banshee jest potrzebny do zdolności ostatecznej nekromantów, czyli pod ten wykrzykniczek. Ale wiecie tam. Mi się to raczej nie przyda. Zawsze się obchodziłem bez tego. Więc nie wiem za bardzo, po co to, mi to ma być. Lordy? No pewnie, że lordy. O! Wiedźmy cienia. Niedobrze. Ale nic, muszę je przeskoczyć. Więc... hop. Bardzo nie lubię tych jednostek, powiem wam szczerze. Wiecie, rzucając powoli. A w sumie nie chcę rzucać, już wolę to. Ale to mi się już za bardzo nie podoba. Nie podoba mi się także to, że nie mam many. Give me fuel, give me money, give me fuel, my desire. Dobra, wykończ ją. A my zrobimy się kierę zada u reszty. U reszty. Niestety nie da się ich obu zablokować, a szkoda. I oddaję mu. O, atakuje akurat jego, jak miło. Dobra, dajcie pieprz na tym. Dobra, i teraz... cholera jasna. Da się ją spowolnić? Nie da się jej spowolnić. Ale to się przyda. Bo ja nie chcę jeszcze jej zabijać, bo chcę, żeby koftę... jej zdrowia się wampiry odrodziły. Wiecie, taka tam minimalizacja strat. Dobra, jest. Jest dobrze. Możemy zabić. A resztę się wieczną nie wolno odzyskać. No tak, jedno tam mieliśmy 19, zapomniałem, ale cóż, nie szkodzi. Dobra i... a nie ma go. Więc my idziemy dalej tą ścieżką. I tu już jest wyjście. Cholera jasna, no. Komputerze, nie bądź cepem. Chociaż oni to w sumie wadzą tylko. Nie wiem, po co ich trzyma. Dobra, tam. Rozwiążę tę sprawę szybko. Mi się nos już zapycha trochę. Coś mi bierze. Śnieg spadł w końcu. Tylko to mi się za bardzo nie podoba, że śnieg spadł, bo to jest równoznaczne z tym, że wiosna przyjdzie z lekkim opóźnieniem. Znowu. Tak jak rok temu. No pamiętam, że rok temu było chujowo, bo po raz pierwszy chyba w dziejach, przynajmniej tak według mojej matki twierdzi, że po raz pierwszy w dziejach przez cały marzec był mróz. A to jest podobno... Ci powiem tak, ja nie będę się wypowiadał, że tak nie powinno być, bo szczerze mówiąc nie jestem pewien, czy tak powinno być, czy nie powinno być. Ale prawda jest taka, że cały marzec był chujowy. I obawiam się, że w tym roku też będzie chujowy. A, ma podwójny atak za tym. Te w tył. Jeszcze drugi raz zaatakował. Oj. Nie szkodzi. Se wezmę twoją duszę, yeah. Dobra, że tam ich nie wskrzeszę. Ale i tak rozegrałem to lepiej niż komputer. Komputer to mi ten. Całość tych szkieletów
poświęcił niepotrzebnie. Hydry. No nie ma mowy. Nie ma litości, jakby to Bogusław Linda powiedział. Imperium Gryfów zbuntowało się. Wojna domowa. To nie wygląda, że się spełni, co? Pomogę pokonać zwolenników księcia Duncana i Izabel będzie mi winna przynajmniej audiencję. Czy nie jest wspaniale, gdy fortuna sprzyja pragmatykom? No, i się akurat nadarzyła okazja dla Markala, żeby się wykazać. Tutaj jest sporo łuczników, więc już nie ma szans, żebyśmy przegrali tą walkę. Tam mamy oczywiście flagę naszą niezastąpioną. Mamy szczęście, mamy. A, już wie, chyba szczęście mi się chciałem mu jeszcze dać, ale myślę, że bez szczęścia to się obejdziemy akurat. Zapisujemy przed końcową walką warto. O nie, powtórz to. To jest końcowa walka. Ja końcowych walk nie pomijam. Chyba już o tym wiecie. Bo chcę, żebyście się bawili, a nie tak, że... O, znowu komputer za niego rozegrał. No kurwa, zajebiście. Nie chcę o tym takich komentarzy, że komputer za niego rozegrał. Zresztą za tym też nie robię takiego czegoś, że każda bitwa jest rozegrywana przez komputer zamiast przeze mnie. Po co ja ten... Wtedy sama zabawa ucieka po prostu. Dobra, tam już nie chcę was, więc już zabijcie ich. Tylko mi wadzą. Dziękuję. Kurwa nie. A w sumie nic się nie stało. Tak tą walkę mam w kieszeni. Widzę, że się na zombiaki przerzuciłeś. Złociutki. Co? O nie, 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 nie. Glenn. Ciekawe jest tym Glennem, bo jest jeszcze inny Glenn i on wygląda jak Klaus, a nie jak Laszlo, ale... Okej. Okay. Tam już się nie czepiajmy szczegółów za bardzo. Dobra, ty trochę pożeruj na innych. Nie. Okej, okay, wiedza mi skoczyła, to dobrze. Pist. Już się ich pozbędą, mnie wkurwiają. Chociażby dlatego. Z czym do ludzi? Łaniec, łopam. Zły ruch. Czyli w ogóle ten. Lubię w wampirach to, bo jak się go wali słabą jednostką, która ich nie zabija od razu, to tak jakby w ogóle... W większości przypadków to tak jakby w ogóle nic im nie zrobi... Nic im nie zrobilibyśmy. Znaczy, w sensie, że o nie, a nieważne. Dobra. Tam myślę, że wam pomogę. Dobra, tak. Te zombiaki to już się raczej nie przydadzą. Też ich byście mogli zabić. No i już po was. Już po twoich chłopach. No jeszcze nie, ale to kwestia czasu. Za bardzo nie wiem, co powiedzieć. Wsteczka się trochę nie wyspałem, ale to nic. Jedziemy dalej. Pyk. No i kończymy. A jeszcze się trzyma. No nie przedłużaj tego już. No, zdychaj. No,
Glenn został pokonany. UPIA, motherfucker. Dobra, okej. Okay. Maksymalny poziom jest. Jestem w żałobie i nie spałam dobrze. Więc nie będę przebierać w słowach. Czego chcesz? Znowu zobaczyć Nikolaja. Oszalałeś? On nie żyje, starcze. Spoczywa w mauzoleum w auli bohaterów. U boku swego ojca. Rzeczy same. Spoczywa w pokoju. Ale mógłby zmartwychwstać, jeśli tego chcesz. Nikolaj? Zmartwychwstać? Kim ty jesteś? Twój małżonek znał mnie jako astrologa i maga. Byłem bliskim przyjacielem jego matki. Właściwie to wciąż noszę przy sobie jej cząstkę. Nekrofil. Astrolog? Mag? Co to za magia, skoro Nikolajowi nie mogły pomóc nawet archanioły Elrata? Archanioły mają ograniczoną moc. Sam Elrat podlega pewnym prawom. Jednak pajęcza boginiasza przewyższa ich wszystkich. To ona stworzyła te prawa i ujawniła ich tajniki jedynie kilku wybrańcom. Pajęcza bogini? Asha ma wiele twarzy, a ty mówisz o jej najmroczniejszej postaci. Chodzi ci o nekromancję. To herezja, starcze. Strąciliby mnie z tronu i spłonęłabym na stosie, gdybym na to pozwoliła. Doprawdy? Nie zdawałem sobie sprawy, że tak bardzo przejmujesz się dyktami arcybiskupa Randala. Właściwie to myślałem, że on planuje cię zastąpić. Jeśli jednak moja oferta cię nie interesuje. Poczekaj. Jak? Jakim cudem to takie łatwe? Łatwe? Tego nie powiedziałem. Klucz znajduje się w czterech artefaktach, które skradł mi król Cyrus. Król Cyrus? Arcymag? Z twojego tonu wnioskuję, że mamy podobne odczucia co do starego, drogiego Cyrusa. To by oznaczało wojnę. Według mnie to by oznaczało sprawiedliwość, a nawet zemstę za zdradę, jakiej dopuścił się Cyrus, a przede wszystkim oznaczałoby to Nikolaja, prawowitego króla, twojego pana i suzerena, twojego ukochanego. Się podniecił. Świetnie. Sprawdźmy zatem, czego trzeba, by zdobyć te artefakty. Wiedz jednak, że będę cię obserwowała. Bacznie. Jo. No. I to było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą misję. Była dosyć lightowa. I druga już taka zapewne nie będzie. Ale o drugiej misji powiem w następnym odcinku, tak jak więc mówił Marshall. I życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.